Jesteśmy pod stadionem w Poznaniu, a tutaj Mateusz Borek, Jerzy Dudek. Panowie czekają na wielkie emocje, jak tłumy poznańskich kibiców. Ponad 42 tysiące widzów dzisiaj zasiądzie na stadionie miejskim w Poznaniu. Wielkie emocje i czuć tą atmosferę. Temperatura może niezbyt wysoka, ale naprawdę zaczyna być bardzo, bardzo gorąco. A do meczu zostało jeszcze trochę czasu. Z nami Jerzy Dudek, ambasador Superbetu. Jesteśmy w Poznaniu. Na początku chciałbym zapytać o proste predykcje dotyczące tego spotkania. Kto lekkim albo może mocnym faworytem zdaniem Jerzego Dudka? Ja wiem, kto na pewno jest pod większą presją. Na pewno piłkarze Lecha Poznań są pod dużo większą presją niż Legii. Legia ma bardzo dobry okres, szczególnie w europejskich pucharach. Po ostatniej porażce Lecha Poznań w Krakowie z Puszczą, no to wiadomo, że to jest duża presja ciąży na piłkarzach. Także podejrzewam, że będzie mecz nierozstrzygnięty. Czyli gdzieś tam w okolicach remisu się zakręcimy? W okolicach remisu, bramkowego remisu, myślę, że się możemy skręcić tutaj. No. Pytam wszystkich kibiców kolejorza, czy to jest najważniejsze spotkanie, takie najbardziej prestiżowe w sezonie ligowym, bo przyjeżdża Legia? Tak, zdecydowanie tak. Legia to jest największy przeciwnik Lecha i każdy czeka na ten mecz w Poznaniu. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie to jest za grand derby. Nie musimy zdobyć mistrzostwa Polski, ale ten mecz musi być wygrany. Cała historia meczów Lecha z Legią to jest coś, co dla kibica w Poznaniu no jest to jeden najważniejszy mecz. Mecz sezonu, a to wiąże się z tym, że biletów brak w kasach w Poznaniu, wszystkie zostały wyprzedane, ponad 42 tysiące widzów zawita dzisiaj na obiekt. To robi wrażenie jak na nasze polskie realia, bo tutaj naprawdę pod tym względem doszusowaliśmy już do Europy absolutnie. Absolutnie, tutaj nie ma czego się wstydzić, ja tutaj przechodzę wokół stadionu, wcześniej przyjechałem też parę godzin, widzę, że to miasto żyje już tym meczem. Tak jak mówię, to jest no, duże wydarzenie, każdy czuje tą energię. Miejmy nadzieję, że na boisku też piłkarze zaprezentują ten europejski futbol, na który czekamy. Rozumiem, że wierzycie dzisiaj w swój ukochany zespół. Jaki konkretny wynik dzisiaj padnie w tym meczu? 3-1. 2-0. Okej. Okay. 2-0, no to już zredukowaliśmy tą liczbę goli, a kto je strzeli dla kolejorza? Powiedz, że Arboleda. Ja tak myślę, 2-0, luźno. 3-1 dla Lecha. 3-0 dla kolejorza. 3-1 dla Lecha. 2-0. Jesteśmy przy maszynie Robo Keeper Superbetu. Można się tutaj zmierzyć z samym Jerzym Dudkiem. Czy będzie bronił tak jak w 2005 roku w trakcie finału w Stambule? Tego nie wiemy. Jest tu Jerzy Dudek, jest mnóstwo kibiców poznańskiego kolejorza. I takie atrakcje właśnie zostały przygotowane przez markę Superbet, partnera Lecha Poznań i całego tego wydarzenia. To zapytam jeszcze o reprezentantów Polski, bo tu kilku chłopaków zostało zbudowanych przez selekcjonera Michała Probierza. Reprezentacja lada moment, zgrupowanie zaczyna się tak naprawdę po tym weekendzie. Czy to może mieć jakiś wpływ na tych chłopaków, że to ich dodatkowo motywuje przed takim wielkim starciem, że zaraz ta reprezentacja, oczywiście nie pierwszoplanowe role zapewne, ale jednak jest to pewnie jakiś czynnik motywujący. No na pewno to jest domena Michała, że on po prostu potrafi wynaleźć tych młodych chłopaków, dać im szansę bez względu na to, czy zasługują, czy nie jest za wcześnie jeszcze. Czy to może ich sparaliżować, no to by niedobrze o nich świadczyło. Myślę, że już są na tyle ograni, grają w takim klubie jak Legia czy Lech, to już trzeba mieć odpowiednią osobowość, żeby się znaleźć na tym boisku i myślę, że te powołania będą tylko pozytywnie wpływać, że ci zawodnicy będą mieli już na taką wyobraźnię, że będą chcieli się pokazać właśnie dzisiaj w takim spotkaniu, bo no kiedy jak nie dzisiaj zapisać się w historii. Czy to jest twój pierwszy mecz, czy bywasz regularnie z tatą przychodzić na mecze? Na każdy mecz staram się w sezonie. Powiedz mi jeszcze, czy masz jakiegoś ulubionego piłkarza wśród zawodników kolejorza? Pereira i Hotić raczej to są tacy ulubieńcy. No i Iszak, wiadomo, legenda, no to... Jasne, a wiesz, że powołano trzech zawodników do reprezentacji Polski z Lecha, tych młodych? Mrozek, Gurgul i Kożubal. With us the Brazilian fan of Lech Poznań. What are you doing here, man? I'm realizing my dream because since I was a child, I tell to my dad that I want to travel to Poland one day. Of course, I never imagined that one day I will be here, but it's a child dream and I am really happy. It's your first time in not only in Poland, it's the first time in Europe outside the Brazil, it's true? Yeah, it's true. It's my first time flying, so it's a lot of new experiences to me and I enjoy it a lot. Zabawa z robokeeperem trwa, 10 tysięcy złotych w puli, a trafiło już 10 kiboli, jak możecie zauważyć, ale zabawa trwa cały czas. Czy trafi więcej z kibiców Lecha, bo takich tutaj obserwujemy? Tego nie wiem. Co pan zakupił? Szalik. Szalik pan kupił. Jest zimno, to kupił pan szalik w barwach klubowych? W barwach klubowych, dokładnie. Nie, no wiadomo, ale to dwa powody. Jedno miłość do klubu zapewne, a druga, no bo temperatura nas dzisiaj nie rozpieszcza. Myślę, że temperatura nie ma znaczenia.
zmęczenia. Tu jest taka atmosfera, że tak gorąco, że zima to nie problem. Czyli dzisiaj Murawa się zapali pod tymi piłkarzami? Mam nadzieję. I na co pan ma jeszcze nadzieję? No na zwycięstwo Lecha, no to jest oczywiste. Nie? Mam nadzieję, że kibice przygotowali od siebie, że oprawa będzie godna zobaczenia. Patrząc na tą odprawę, co tu się dzieje wokół stadionu, moim zdaniem będzie dzisiaj grubo. Przedwczesna radość kibiców Kolejorza, fajerwerki powędrowały w niebo, a czy fajerwerki będą na boisku? O tym się przekonamy. No i ostatnie pytanie dotyczące bramkarzy, bo kogo jak kogo, ale wybitnego reprezentanta Polski, bramkarza, który no, dotknął najwyższej piłki i wygrywał. Pytam o bramkarzy Legii i Lecha. Którego cenisz wyżej i który będzie większym atutem swojego zespołu dzisiaj? Na pewno to są mecze, gdzie to doświadczenie się zdobywa, którego cenię bardziej. Trudno jeszcze coś powiedzieć o bramkarzu Legii Warszawa, bo on ma tych meczów kilka dobrych, więc to fajne dopiero przed nim. Natomiast na pewno cieszy fakt, że mamy dwóch, powiedzmy, bramkarzy z Polski w bramce tak dobrych zespołów jak Lech czy Legia, bo to świadczy o tym, że w dalszym ciągu produkujemy bardzo dobrych zawodników na tę pozycję. Ostatni kibice wchodzą już na stadion i za chwilę rozpoczną się te absolutnie największe piłkarskie emocje. Liczymy na wielkie show na Stadionie Miejskim w Poznaniu. Lech Poznań, Legia Warszawa. Zaczynamy! W przerwie spotkania przy ulicy Bułgarskiej Super Game Rogal. Specjalna zabawa dla klientów marki Superbet. Będą mogli się wykazać swoimi umiejętnościami piłkarskimi przy pełnym stadionie widzów. Jak widać, forma cały czas niezmienna, na najwyższym poziomie. Z rękoma w kieszeni. Brawo. Jest dobrze. A tutaj, drodzy Państwo, zwycięzcy konkursu 10 tysięcy złotych, Super Game Rogal, trzech zwycięzców tej gry. Gratuluję, ambasador marki Jerzy Dudek. Są rogale marcińskie, są nagrody od gospodarza tego spotkania i przede wszystkim 10 tysięcy złotych. Brawa dla zwycięzców. Przygotowałeś się do tej gry, do tego turnieju? Bez przygotowania. A jakieś doświadczenie piłkarskie? Tak, grałem. To powiedz na sam koniec, jak jest przy takiej publiczności wygrać taką nagrodę? Mega radość. Wielkie gratulacje. Emocje piłkarskie już opadły, wielkie widowisko za nami, hit polskiej Ekstraklasy, Lech z Legią. Jedno jest pewne, Poznań jest super.